Cześć, witajcie. Dzisiaj nagrywam taką małą aktualizację swoich terarii. Ostatnio dołączyły do grona dwie jaszczurki nowe, ale ja tak wczoraj, może dlatego, że święta, postanowiłem trochę ogarnąć cały ten bałagan i zmieniłem podłoże u swoich agam. Tutaj są dwie moje samiczki dorosłe. I wymieniłem, bo ja miałem tutaj drewienka bukowe, zostały wymienione na podłoże kukurydziane. To jest taki żwirek, którego można używać, przeznaczony głównie dla kotów. O, tak to wygląda. To jest żwirek, jakiś tam benek. Naturalne, 100% naturalne, zbrylające podłoże dla kotów. No, ma taką konsystencję, jak widać. Takich sprasowanych, można takich kawałeczków. No zobaczymy, jak to się będzie sprawowało. Powiem szczerze, ja miałem właśnie te drewienka bukowe, pod spodem był piach. Ten piach w tych prowadnicach chrzęścił po prostu, to było coś strasznego. Ja musiałem co drugi dzień po prostu tutaj odkurzaczem przejeżdżać po tych prowadnicach, żeby było to jakieś takie w miarę zdrowe dla uszu. Także no tutaj tak te podłoże zostało zmienione, stare wywaliłem. Także to są moje dwie jaszczury, które są już ze mną od 2 lat prawie. W wakacje będą 2 lata. Mój samczyk, którego mam około roku, ponad rok właściwie, no nie, coś koło roku, ja go na wiosnę w zeszłym roku kupiłem. Piękny samczyk. Trans, hipotrans tak naprawdę, więc wszystkie maluchy, które będą w tym roku, w inkubatorze jest około 40 jajek, będą dziedziczyły geny właśnie po tym samcu, czyli będą to hipohet trans tak naprawdę, wszystkie maluchy, bo jedna i druga samica jest hypo, także one nie posiadają ciemnego pigmentu, pazurki, jedna i druga ma przezroczyste, sam jest to samo, więc wszystkie maluchy będą podobne do samic, mogą być bardziej ładniej ubarwione, ponieważ samiec jest czerwony, natomiast gen trans będą przenosiły dopiero w następnym pokoleniu. Także wszystkie maluchy, no i podejrzewam, że sporo będzie jaszczurek z gładką skórą, czyli leatherback. W inkubatorze jest około 40 jajeczek, także zobaczymy, co z tego się będzie kluło. Tu mój samczyk, piękny, świeżo zakupiony, jest z nami od wtorku. Tu widzicie, jak się pięknie wygrzewa pod lampą. Przed chwilą leżał pod UV-ką. A teraz się wygrzewa pod lampą. Co, kochany, nie masz ochoty, żeby cię tutaj teraz głaskać, więc nie będziemy ci przeszkadzać. Zostawimy cię w spokoju. No, idzie. Idzie. Nie, cicho. Puścimy psa, bo chyba idzie pani. Przepraszam, no musiałem wypuścić psa, bo żona chyba właśnie wraca z zakupów. A to jest moja samiczka, przepiękna moja biała samiczka. Ja tutaj jeszcze nie do końca i... O! Widzieliście, co ona zrobiła, jak pięknie skoczyła? No po prostu to jest moje kochanie. Następne. Ja ją dzisiaj tak naprawdę przeniosłem do nowego terrarium. To jest zrobione nowe terrarium. Była wcześniej w takim troszkę mniejszym, ale została przeniesiona do nowego, więc samiczka zero, przepiękna, kochana niunia. Jeszcze tak naprawdę nie są dobrze tutaj oswojone, przyzwyczajone, bo z tym jedzeniem jest tak średnio. Ja tam przedwczoraj zjadła dwa drewnojady, ma tam trochę zielonego i świerszcze i dubie. Teraz zamówiłem dubię trochę mniejszą, taką 2-4 cm, ta jest 3 do 5, więc może na mniejsze się bardziej skusi. Tam jest
Melisa z trzykrotką. Niedługo pewnie trzeba będzie iść i porwać jakiś kwiatów na dworzu, także no zobaczymy, jak dalej się będzie sytuacja tutaj z jaszczurkami przedstawiała. Dobra, na dziś to wszystko. Zdrowych, wesołych świąt. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.